sobie żadni poległych związku za codzienną działalność, za upór i za wytrwałość. Dziękuję Wam za integrację środowiska, za poszanowanie tradycji małżeńskich, za dbanie o historię i edukację młodzieży. Również cieszę się z faktu, że są tu obecne władze lokalne z panią wicemarszałek na cele oraz innymi państwa oraz z jednostki otwartej dywizji. Państwu dziękuję szczególnie dlatego, że to, co robicie w ramach pomocy dla tego działu, to nie jest wymuszone. To wynika waszego serca i przekonania. Szanowni Państwo, jednak chciałbym w kilku słowach powiedzieć naszym związku po to, że nasi członkowie mieli powód być dumni z tego, że są w tym związku oraz Państwo, które nas wspieracie, żebyście przekonali mnie co do słuszności swojego działania. Obchodzimy dzisiaj 30 lat istnienia tego oddziału. Jednocześnie 35-lecie naszego związku. W zasadzie każda organizacja, związek, stowarzyszenie, jak główny cel działalności ma integrację środowiska. Ja sądzę, że my od tego nie odbiegamy. Jesteśmy tym jednak chlubnym wyjątkiem. Obok działalności, którą Państwo na co dzień obserwujecie, od 15 lat organizujemy w Dziwnowie Festyn Komandosa, gdzie przyjeżdża kilka tysięcy osób, byłych spadochroniarzy. Są tam ludzie z całego świata, z Australii, z RPA, z Kanady, o Europie nie wspomnę. To świadczy o tym, że jednak potrafimy się integrować, że ten duch spadochroniarzy jest na tyle silny, że nas odległość nie dzieli. Ministerstwo Obrony Narodowej doceniło ten wysiłek i dyrektora tego festynu, jednocześnie mojego zastępcę, wyróżniło awansem do stopnia pułkownika rezerwy. Kolejną działalnością, którą się zajmujemy, to jest pilnowanie historii, promocja naszych jednostek. Sądzę, że jesteśmy również wyjątkiem na polu tego działania. Następnym naszym takim przykładem działalności jest edukacja młodzieży. I tutaj absolutnie jesteśmy liderem. Mamy w swoich szeregach 14 szkół mundurowych, z którymi pracujemy. Jest to około 2000 uczniów. Przez te 14 lat jest już ich, nawet są oficerami. 80% z nich idzie do służb mundurowych. Również tutaj ministerstwo doceniło działalność tych szkół. Między innymi wybierając z tych szkół naszych mundurowych reprezentację, która reprezentowała klasy mundurowe podczas obozów za granicą w Szkocji, następnie w Anglii, czy ostatnio na Węgrzech. Również z naszych szkół są wybrane pododdziały do reprezentacji szkół mundurowych w całej Polsce podczas uroczystości związanych z Dniem Wojska Polskiego w Warszawie. Również w tym przypadku ministerstwo docenia naszą działalność i wyróżniło dyrektora tych szkół i jednocześnie wiceprezesa spraw młodzieży awansem do stopnia pułkownika. Tak jak powiedziałem, drodzy Państwo, mówię to o sprawach dla naszych kolegów, koleżanek oczywistych, dla Państwa może niekoniecznie, ale to pokazuje w takim skrócie, bo tutaj mój kolega poprzedni prezes mówił trochę więcej ważności szczegółowo, pokazuje, że jednak my zajmujemy się trochę szerszym spektrum. Także nam warto pomagać. Dla nas zawsze było, jest i będzie ważnym mocno. To ojczyzna. Dziękuję bardzo.